Który ze smerfów chodzi w okularach? Gargamel? Nie, to nie smerf. Państwo, którego nazwa składa się z więcej niż jednego członu? Los Angeles? Los Angeles. Mógłby pan powtórzyć pytanie? Rio de Janeiro też, ale... To... Państwo, państwo, którego nazwa składa się z więcej niż jednego członu? Ameryka Południowa. Czas się liczy od końca pytania, a zadałem pytanie. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja. Nikogo innego nie było do wyboru. Aha! Wracając do domu, zmęczeni po pracy, z chęcią siadamy przed telewizorem w celu zaczerpnięcia wiedzy czy też odrobiny rozrywki. Chciałabym więc, abyście i wy teraz wzięli do ręki kubek z ulubionym napojem, miły koc i rozsiedli się wygodnie. Dzisiaj pokażę wam 10 wpadek telewizyjnych w programach rozrywkowych. Posłuchamy o podstawowej wiedzy z matematyki, zadamy pytanie o bajkę z dzieciństwa i zobaczymy zachowanie typowego kibica. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do prowadzących teleturnieje. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy. Teleturnieje telewizyjne to popularna rozrywka, po którą sięga wielu z nas w czasie wolnym w celu odprężenia się, czy też potocznie mówiąc, odmóżdżenia. Programy tego typu zazwyczaj ukazują konkurowanie między sobą zawodników i sprawdzają ich wiedzę na dane tematy. Czasami zdarza się, że w centrum nagrania pojawi się jakaś wpadka, dzięki której przyjdzie nam się dodatkowo pośmiać. Tego dnia w kościele rzymskokatolickim obchodzone jest Święto Matki Boskiej Zielnej. Święto Matki Boskiej Zielnej obchodzone jest w czwartek. Jest obchodzone 15 sierpnia, a ten dzień nie zawsze wypada w czwartek. No cóż, święta mają to do siebie, że są ruchome, jeśli chodzi o dni tygodnia. Jedynym świętem, które zawsze wypada w czwartek, jest ten tłusty. Myślę, że jest to ulubione święto wielu z nas. W końcu, kto nie lubi pączków? Jeśli jesteśmy już przy pączkach, czy wiecie, co łączy pączki i graniastosłupy? Jedno i drugie jest bryłą. A będąc już przy temacie geometrii, zilustruje nam ją kolejne nagranie. Będzie teraz ciężki temat. Jakie znasz bryły geometryczne? Kwadrat. No to było łatwe. Bryła. Nie, bryła. Rąb? A wiedziałem, że będzie ciężko. Jak wspomniał sam prowadzący i jak chwilę później widać, temat ewidentnie jest ciężki i to nie jedynie dla jednej osoby. Można by rzec, że wszyscy nauczyciele matematyki po tym nagraniu mogą złapać się za głowy, a gdyby uczyli tą dwójkę, oboje zostaliby wysłani do kąta. Bryła, figura geometryczna, a co to za różnica? Dla niektórych niewielka. Jestem tylko ciekawa, czy egzaminy szkolne z tego działu zostały przez tą dwójkę oblane, czy też zaliczone. Zostańmy chwilę w tematyce szkoły i skupmy, bo kolejny filmik będzie równie wymagający. Przejdźmy do geografii. Podstawy takie jak położenie Polski na mapie, sąsiadujące z nią kraje, a także ogólna znajomość mapy czy odróżnianie krajów od kontynentów powinny być opanowane przez nasze pociechy jeszcze w podstawówce, a co dopiero dorosłych. Nic bardziej mylnego. Państwo, którego nazwa składa się z więcej niż jednego członu? Los Angeles? Los Angeles. Mógłby pan powtórzyć pytanie? Rio de Janeiro też, ale... To... Państwo, państwo, którego nazwa składa się z więcej niż jednego członu? Ameryka Południowa. Wcześniejsze odpowiedzi były trafne, ale ostateczna odbiega od rzeczywistości. Choć w praktyce kontynent, kraj. Jaka to różnica? W końcu Amerykanie i tak traktują Amerykę jak jeden, wielki kraj. Błędy się zdarzają, te mniej i bardziej oczywiste. Niektóre są spowodowane nieznajomością dziedzin, a inne nieporozumieniem. Czasami bywa i tak, że myślami powędrujemy gdzieś indziej. Nasza wyobraźnia odetnie nas od ziemi, a mózg całkowicie oderwie się od rzeczywistości. Tak mogło być i w przypadku tego pana. Wyznaczam. Nie. Odpowiadam. Tak. Aha. Mogę jeszcze raz poprosić o pytanie? Tak, ale czas już upłynął. Czas się liczy od końca pytania, a zadałem pytanie. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja. Nikogo innego nie było do wyboru. Aha! Został pan sam. No dobrze. Mężczyzna całkowicie nie zrozumiał sytuacji i tego, że pozostał jedyną niezdyskwalifikowaną osobą w programie. Może i zachował się on w tamtej chwili jak nieobecny, ale mimo to nadal możemy pogratulować mu posiadanej wiedzy, gdyż był on ostatnim członkiem teleturnieju, który pozostał przy szansach. Ciekawe tylko, jak przedostał się aż do finału i czy wcześniejsze jego wypowiedzi były równie zabawne. Nie możemy jednak powinszować osobie z kolejnego nagrania.
W wielu konkurencjach ważne jest szybkie działanie, ale zrobienie czegoś zbyt prędko może sprawić, że zamiast być na wygranej pozycji, staniemy bliżej przegranej i wypalimy jakąś głupotę. Co często zostawiamy. Nie wytrzymała nerwowo. No trudno, nie kończę. Co często zostawiamy? Trzeba odpowiedzieć. Dziecko. A zobaczycie, jakie jest pytanie. A pytanie brzmi tak. Co często zostawiamy w taksówce? No dziecka nie. Jeśli chodzi o zostawianie dziecka w taksówce, raczej nie jest to trafna odpowiedź, ale zastanawiające jest, co kobieta myślała, odpowiadając na, co prawda niedokończone jeszcze, pytanie w taki sposób. Miejmy tylko nadzieję, że nie przyszła do teleturnieju, zostawiając gdzieś po drodze swoją pociechę i przypomniała sobie o niej w trakcie, wypowiadając właśnie to słowo. Ale chyba trochę za bardzo odlecieliśmy z tym żartem. Może uczestniczka zwyczajnie się zestresowała, kamery mogą mieć negatywny wpływ na ludzki organizm, a także sprawiać, że gubimy się w słowach, choć na co dzień nie mielibyśmy problemu z wyrażeniem myśli. Pytania z kategorii bajek często mogą przypominać dorosłym o ich dzieciństwie i przeżytych przed telewizorem chwilach, choć nie zawsze skojarzenia te są takie, jakie należałoby, by były. Który ze smerfów chodzi w okularach? Gargamel? Nie, to nie smerf. To jest ważniak. W tym serialu animowanym musiały zadziać się naprawdę dziwne rzeczy, skoro Gargamel zaczął chodzić w okularach. Ciekawe, czy faktycznie ukradł je ważniakowi, a jeżeli tak, to intrygujące może być, jak zmieściły mu się na nosie. W baśniach wszystko jest możliwe. A jeśli jesteśmy już przy temacie niebieskiego jak smerfy koloru, to o nim będzie kolejny fragment. Niebieski jest kolorem kojarzącym się z ciepłem, wodą i niebem. Niebieski kwiat. No, śmiało. Śmiało zawsze potem zawodnicy mają szansę, nie znacie? No. Magnolia, nie. Magnolia. Tulipan, przepraszam. Tulipan też. No ale magnolia została. Niebieski tak. Kwiat, magnolia. Nie mamy. No ale Andrzej ma szansę. No bo ja powiem ten tulipan. Panowie, to nie. Akurat w temacie kwiatów łatwo o pomyłkę. Ogrom gatunków i barw, jakie reprezentują te rośliny, jest wprost niesamowity, choć ciekawostką jest, że niebieski pigment rzadko kiedy występuje w naturze naturalnie. Dobrze, że obaj uczestnicy mieli do siebie dystans i śmiali się z zaistniałej sytuacji. A jakby ktoś szukał niebieskich kwiatków, to są to przykładowo niezapominajki. Nie tylko tych dwóch panów ma do siebie tyle dystansu w naszym dzisiejszym zestawieniu. Jak każdy z nas pewnie wie, Polacy są mocno podzieleni, jak chodzi o kibicowanie konkretnym drużynom w piłce nożnej, a uczucia, jakie przechodzą przez nich podczas rozgrywek, są silnie ukorzenione w ich sercach, przez co odczuwają każde zwycięstwo, porażkę, czy nawet drobne potknięcie. Nie wiem jak wy, ale ja nie chciałabym stanąć przykładowo między kibicami Legii Warszawa, a Lecha Poznań. Jakub Huza, przyjechałem z Krakowa, z wykształcenia jestem prawnikiem i filozofem. Zawodowo zajmuję się zachęcaniem Polaków do czytania, a moją nieco masochistyczną pasją jest kibicowanie Wiśle Kraków. Ten uczestnik podsumował nam idealnie to, o czym wspomniałam przed chwilą. Podkreślił w swojej wypowiedzi także ogrom rezerwy, jaki musi do siebie posiadać. Na pewno nie jednemu z naszych polityków przydałby się taki luz, jaki ma ten pan. Choć przy usłyszeniu kolejnej wypowiedzi może być ciężko nam wyluzować. Istnieje spora ilość pytań, na które można odpowiedzieć w rozmaity sposób, ponieważ nasze spojrzenia na różnorodne tematy znacząco różnią się od siebie. Gorzej, jeśli jesteśmy na takim teleturnieju i mamy zdanie inne niż sam prowadzący. Pan numer 5. Biologia. Czy istnieją gatunki ssaków trójpłciowych? Tak. Nie. Płeć to jest zespół cech pozwalających podzielić osobniki gatunku na dwie grupy. Męską i żeńską. Pan udzielający odpowiedzi na pytanie chyba pomylił program rozrywkowy z wystąpieniem lewicy. No cóż, możemy tylko spekulować na temat, czym jest ssak trójpłciowy i jakby taki wyglądał. Jest to tak samo zabawne jak kolejny materiał. Na koniec chciałabym zostawić was z czymś na poprawę humoru. Kto na zagrodzie jest równy wojewodzie? Smrodzie. Inne przysłowie. Wojewoda w nim owszem występuje, ale szlachcic. Niektóre przysłowia w języku polskim faktycznie są na tyle podobne, że łatwo o pomyłkę. Ciężko jednak byłoby nie zaśmiać się z wypowiedzi tego uczestnika, kiedy sam prezenter programu nie wytrzymywał z rozbawienia. Pamiętajmy, że śmiech to zdrowie i jego nigdy za wiele. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema!